kurde, no. No ja nie mogę. Brzezik. Co? Spokojnie, nie spinaj się tak. To nie ja się spinam, to ta piłka jest spinem. W takim razie trzeba ją sprawdzić. Dobra, dzisiaj ze mną jest Michał Dziobek, ja jestem Brzezik, to jest kanał Just Freestyle. W dzisiejszym odcinku, po dłuższej przerwie, recenzja sprzętu, a dzisiaj dzięki uprzejmości Michała możemy przetestować spina. Multispina. Multispina. Zacznijmy może od tego, czym jest marka Spin. Marka Spin jest firmą francuską założoną przez znanego wszystkim freestylerom gracza Oniku Was. Stworzył on markę Spin już lat temu kilka. Marka ta zajmuje się produkcją, wytwarzaniem piłek, jak i również ciuchów. I promowaniem freestyle footballu, no czyli podobnie jak For Freestyle. Można tak, myślę, powiedzieć śmiało. Ciekawostką jest to, że Spin pod swoim szyldem stworzył mistrzostwa międzynarodowe dla wybrańców ze świata freestyle football, które wygrał Erlend, ale w finale był z Michałem Rycajem. No i zasponsorował bardzo wysoką nagrodę, jaka była. 10 tysięcy euro dla zwycięzcy w turnieju freestyle'owym. No to... To nie jest mało. Coś nowego, bo same mistrzostwa świata Super Bowl to zwycięzca dostaje 1000 euro, więc no. A jeszcze w ramach takiej ciekawostki, wszyscy zaproszeni gracze byli zmuszeni grać właśnie piłką marki Spin. Byli zmuszeni, bądź mieli przyjemność, albo wątpliwą przyjemność. Zobaczymy w tej recenzji. Oprócz multispina wychodzisz z kadru. Spin ma w swojej kolekcji jeszcze wiele innych piłek, takie jak ten z oktopusem, czyli z ośmiornicą, no i kontrowersyjne piłki, które były totalnym kserem For Freestyle, czyli gripy Moro białej oraz te Moro. Klasyczne Moro. Więc Spin ma na swoim koncie dużo spin, ale zobaczymy, jak wyszła im ta oto piłeczka. Dobra, jeżeli chodzi o design tej piłki, piłka jest dwukolorowa, kolor biały, jak i kolor czarny, pokrywa całą powierzchnię naszej meczówki. A właśnie, meczówki, bo piłka ma dość słabo widoczną gęsią skórkę, jest ona również nie do końca wyczuwalna moim zdaniem przy grze, ale do tego przejdziemy za chwilę. Jeszcze taka, ja myślę, bardzo fajna rzecz, bo w co niektórych piłkach, na przykład wentyl, nie jest taki łatwy do znalezienia. Tutaj natomiast, mogę pokazać bliżej, wentyl jest oznaczony napisami, dzięki czemu nie jest on ciężki do znalezienia. Taka ciekawostka. No właśnie, to co powiedział Michał, meczówka, czyli ta piłka jest reklamowana jako meczówka, czyli na prosty język jest to piłka, która jest przybliżona do piłek, do piłki nożnej, tych oficjalnych, którymi grają piłkarze. Czyli meczówki charakteryzują się tym, że są bardzo solidnie wykonane, praktycznie są, no nie, że niezniszczalne, ale ciężko jest je zniszczyć. Materiał jest też mięciutki i oczywiście jest pokryta gęsią skórką, co jest jedną z najbardziej charakterystycznych rzeczy, jeśli chodzi o meczówki. Tak, to jest pożądane najbardziej wśród ludzi, którzy mają fioła na punkcie piłki. I oczywiście jest... I oczywiście również jest ta gęsia skórka na piłce od Spina. No i moim zdaniem, jeśli chodzi o design, wizualnie przypomina mi kafusę. No, z daleka przypomina kafusę, ale jeśli tak się bliżej przyjrzeć, no to, bo wiecie, każda piłka ma swoją charakterystyczną, inną gęsią skórkę i ta gęsia skórka jest inna. Mi się wydaje, że nie spotkałem się z
taką cieniutką gęsią skórką w innej piłce. Ona niby jest, ale jak przesunę palcem, to ona jest no wręcz nieodczuwalna. No, jeżeli o mnie chodzi, to mi ta piłka przypomina kontrolkę, tą pierwszą, jedynkę. Co za przypadek. Znowu ksero. Jak przyjadę nią, to dla osób, które grały jedynką, przynajmniej dla mnie, jak i dla ogółu społeczeństwa, była taka opinia, że ta jedynka jest bardzo, bardzo śliską piłką. No jeżeli chodzi o spina, to już przy pierwszym kontakcie również tą śliskość możemy wyczuć. Jak widzieliście przy naszej scence z początku tego filmu, ale no niby przypomina kontrolkę, to za to spin i kontrolka to są dwa różne światy i można to zobaczyć patrząc na częstotliwość występowania tych piłek wśród zawodników, na przykład na Super Bowlu. No co trzecia osoba ma kontrolkę, a ze spinem to nie wiem kto się tam zjawił, tylko chyba Francuzi. Jeśli chodzi o wytrzymałość tej piłki, to na ten moment ciężko stwierdzić, bo ile ją używasz, Michał? Ja ją mam od ponad roku, no ale warto zauważyć, bo przynajmniej mi się to rzuca w oczy, nie jest to do końca widoczne z większej odległości. Widzicie teraz na przebitkach. Jednak jak się przyjrzymy, to można zauważyć zmarszczki na tej piłce. No, nie jest to dobry prognostyk, jeżeli ktoś chciałby grać tą piłką częściej. Następnym punktem, i myślę, że to jest jedna z wad tych piłek, jeśli chodzi o styl R, no to jej przyczepność. No ciężko jest, kurczę, znaleźć w tych naszych recenzjach piłkę, która ma doskonałą przyczepność. No jedną chyba z tych najbardziej przyczepnych piłek była Berlinka, do której odnośnik znajdziecie po tej stronie ekranu, a jeśli chodzi o spina, no mam wiele życzeń, jeśli chodzi o przyczepność do tej piłki. Oczywiście zawsze sprawdzam ową przyczepność za pomocą halfów. Myślę, że wielokrotność tych trików najlepiej sprawdza przyczepność piłek. No i oczywiście są takie momenty, gdzie ta piłka mi się ślizga. I jest to w sposób niekontrolowany, czasami właśnie przy powrotach nie mogę opanować tej piłki. Ale no, wprawdzie kiedy gram długie kombinacje, kiedy się przyzwyczaję do tej przyczepności tej piłki, to jest w miarę okej, chociaż nie jest zadowalająco. Jak z tą przyczepnością w aperze, w amperach? Powiedz, Michał. Piłka bardzo fajnie, że tak powiem, śmiga po naszej głowie. Bardzo fajnie grały się na przykład rolery w tej piłce. Właśnie przez ten poślizg. Myślę, że jeżeli ktoś lubi styl aper, a lubi grać bardzo rolery na przykład, to ta piłka jest dla niego i takim osobom na pewno ją polecam. Dobra, jak opisują na swojej stronie, the touch of this ball is very nice. Potwierdzimy to? Moim zdaniem takie poczucie tej piłki na stopie jest jednym z gorszych, jakie kiedykolwiek miałem. Tak, to jest taki, ta piłka jest taka trochę klocowata, wiecie? Jak się wykonuje hopy, to jest tak. Możecie zobaczyć od teraz na przebitkę, jak ta piłka się w ogóle odbija. Odbicie tej piłki jest fatalne. Macie porównanie, jak odbija się krasawa, jak ta piłka. To jest troszeczkę Monta Street Match. Takie trochę porównanie właśnie albo do Monty, albo jak nie macie Monty, możecie wziąć kamienia, spróbować pożonglować, myślę, że może być podobny efekt. Piłka halowa, trochę zachowuje się jak piłka halowa w rozmiarze 5 i jak się złapie na side'a, to też jest takie... Słuchajcie. Takie uderzenie, tak po prostu kulę do kręgli łapiesz, no trochę przesadzam, ale no jest ciężka ta piłka. Co jest dosyć dziwne. To są nasze piłki, którymi gramy na co dzień. Piłka Michała waży 440 gram. Moja piłka, Roma, należy podkreślić, że jest tutaj również gwóźdź, co może sprawić, że piłka będzie nieco cięższa. Waży 435 gram. To o dziwo jest trochę lżejsza od tej. No i to są piłki, które dla nas są lekkie, przyjemne i fajnie się nimi gra. Tą piłką się gra nam ociężale, a waży, uwaga, 420 gram. Aha. Czyli jest najlżejszą z tych piłek. Jak do tego doszło, nie wiem. Spin jest klocem, a nie waży jak kloc. Nie wiem, jak się taki efekt nazywa. W fizyce. Ale no tak, jeszcze dodam taką kwestię. Michał przyszedł z napompowaną na fulla tą piłką. I była ona strasznie twarda, taka ciężka. Wiecie jak to jest, jak się gra
mocno napompowaną piłką. Spuściłem z niej powietrze i jak widzicie, troszeczkę mniej jest tego powietrza, czyli tyle, ile mam w normalnej swojej piłce. Miałem wrażenie, że ta piłka będzie o wiele lżejsza. Nie ma bata, ona dalej, czucie na stopie jest dalej to samo, jakby była na fulla napompowana. Naprawdę, powietrza jest mniej, a ten materiał jest twardy, sztywny i dalej czujemy, że piłka jest na fulla napompowana. To jest ten minus. Kurwa. No dobrze, teraz kolejny punkt, czyli cena i dostępność tej piłki. No to chyba najwięcej się wypowie Michał, ponieważ ja jej nie kupowałem. Ja tą piłkę kupowałem tuż po premierze, która miała miejsce pod koniec roku 2018. Wtedy tą piłkę kupowałem za 40 euro. Czyli na złotówki? 160? No. Coś koło tego. Co mimo wszystko jak na meczówkę? Jak na meczówkę, no to jest ładna cena. 160 zł za meczówkę. Taka krasawa, to nówka z 300. 250, 300. No nie mówimy już o takiej Romie nówce, bo to myślę, że w nie znajdziecie. W tysiącach możemy liczyć, że ktoś już znajdzie oczywiście. I prywatnych osób. No a tak w ramach ciekawostki, w momencie kiedy nagrywamy tą recenzję, na stronie Spina jest promocja na wszystkie piłki i ta piłka kosztuje zaledwie 25 euro. Czyli stówa. Czyli stówa. Jak na meczówkę klocowatą 100 zł, mimo wszystko, mimo jak na kloca, to myślę jest ceną taką, że jeżeli kogoś tą recenzją zachęcimy w jakiś sposób. Jeśli są jacyś tu koneserzy ciekawych piłek dedykowanych dla freestylerów, to... Na pewno warto do sprawdzenia. Na półeczkę, chyba że ktoś lubi grać takimi piłkami. No, ja nie. Jeśli chodzi o przesyłkę. Przesyłka doszła mi niecały tydzień, co również jest sprawą bardzo, myślę, przyjemną. Pozytywną. Pozytywną. Z Francji. Z Francji. Je m'appelle Spin. J'habite en France. No, ostatnio z Forfista przesyłka szła mi ponad miesiąc. Jeszcze musiałem zapłacić 150 zł w agencji celnej. I tutaj wygrywa Spins. Tu zdecydowanie wygrywa. For Freestyle 3 Spin 1. Ale chociaż ten jeden. No i cena, dobra, 2 Spin 2. Jeżeli chodzi o dostępność, no to tutaj na pewno nie musicie się martwić, że piłki wam zabraknie, ponieważ ja widzę wśród freestylerów, no właśnie nie widzę, żeby ktoś tą piłką za bardzo kopał, więc też myślę, że nie sprzedaje się ona jakoś bardzo dobrze. Ale myślę też dlatego, że to jest nowość, no niektórzy nie widzieli tej recenzji właśnie, może kogoś zainteresuje ta piłka. Są też dostępne różne kolory i inne odmiany tych piłek, tak jak mówiłem, ten oktopus, czyli jakaś taka ośmiornica, gwiazdka. I jeszcze jest taka piłka replikowa, podobna do repliki, którą grali na tych mistrzostwach organizowanych przez Spin. I są te gripy, które możecie kupić na For Freestyle. Ale ciekawostka, Spin ma je w niższej cenie. A, no to są fani, no. For Freestyle 4, Spin 4. No to podsumowując, ocenimy tę piłkę w skali od 1 do 10 pod względem dla zawodnika średnio zaawansowanego bądź zaawansowanego, ponieważ dla początkujących graczy myślę, że każda piłka będzie dobra. Jeśli chcecie przenieść się ze zwykłej piłki jakieś repliki Nike, Adidasa bez większego znaczenia, to myślę, że piłka marki Spin jest dosyć ciekawą propozycją, zważywszy na to, że jej cena jest niska i tak naprawdę kosztuje ona tyle, co niektóre repliki. Tak, więc to może być dla was dobra opcja, jeśli chcecie mieć tę pierwszą fazę jako piłka meczowa, pierwsza meczówka. Zawsze to jest ten wielki krok, przechodzę na piłkę meczową, to nie? To jest jak, nie wiem, jak to porównać, nie wiem, jak pierwszy seks. Plusy i minusy, podsumowując, dla mnie ta piłka, no ja nie będę nią grać na co dzień, jest ciekawa, ma ciekawy design, bardzo fajna odskocznia od innych piłek. Myślę, że można troszeczkę nią pograć, ale na dłuższą metę ja pozostanę raczej przy moich ulubionych piłkach. Dla mnie dużym minusem jest jej klocowatość. Plusem, co jest tutaj plusem? No, Apera, Allrounda, ciekawie się gra. No nawet nie było źle w tym erze, ale bywały lepsze piłki. 4 na 10. Ja jako, że Lowera za bardzo nie gram, to tutaj się nie wypowiem. Dla mnie ta piłka była dobra w Aperze. Nie była najlepsza, tutaj jednak meczówki od Adidasa wygrywają dla mnie.
ale grało się dosyć przyjemnie, jeżeli chodzi o różnego typu przejścia, kiedy na przykład potrzebujemy właśnie takiej dobrej odbijalności, kiedy odbijamy piłki gdzieś tam bokiem naszej stopy, czy coś w tym stylu można powiedzieć, to ta piłka już tak dobrze testu nie zdała. Więc podsumowując, ja daję jej ocenę 5. Czyli średnia 4,5. Dobra. To była recenzja piłki Spin od Wasa. Was is das piłkas. Dzięki Michał za udostępnienie tej piłki. To dzięki temu gościowi mamy tę piłkę. Jeśli chcecie więcej recenzji, napiszcie do jakiego sprzętu chcecie recenzję. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Tutaj macie bazę po prostu freestyle'owej wiedzy, jeśli chodzi o naukę trików, sprzęt oraz trochę rozrywki związanej ze sztuczkami z piłką. Jeśli chcecie kupić takie bluzy, link w opisie. Mamy dużo więcej ciekawych wzorów i kolorów. No i co, na koniec zaproszę Was na naszą grupę facebookową, gdzie jest ogromna społeczność freestyle'owych grajków. I pamiętajcie, że piłka za Was nie będzie wykonywać tych trików, bo nie można narzekać tylko i wyłącznie na piłkę, tak jak gracze FIFA na serwery. Po prostu spinujcie. Trenujcie. Spin na palce.